Widzę, że myszki z tej strony Travel wypierzą ci z Hearts of Iron IV na DLC Arms Against Tyranny jako Norwegia. Jak sami zadecydowaliście, mieliśmy zagrać Finlandią, ale niestety 3 razy próbowałem, żadna z podejść nie wyszła i teraz gram jako Norwegia. I to jest moje drugie podejście, dlatego że zniszczył mnie błąd gry. Dosłownie, nie zrozumiecie, nie uwierzycie mi dosłownie na słowo. Dlatego wstawiam tutaj fragment tego nagrania. O, możemy zrobić podstawowe właśnie tutaj przez decyzję. Komuś ich chwytają za broń. Okej. Nie sądzę, żeby to było w taki sposób, ale też tak można. Super, straciliśmy Oslo. Już. Stracisz! What the f... I dosłownie gra nie wyłączyła możliwości podstawowego wybuchnięcia wojny domowej, przez co wybuchła mi podstawowa i mi wszystko zniszczyła, dlatego że nie miałem jednostek. W takim razie będziemy próbowali nie doprowadzić do tego, no nie powiem, to będzie oznaczało, że musimy zdobyć te 10 punktów jak najszybciej. I gdy zdobędziemy to oczywiście szybko sobie to rozpoczniemy, bo wtedy będziemy mieć no już lepszą wojnę domową, nie powiem. W takim razie włączamy sobie odrodzenie ruchu robotniczego i zapytacie się, dlaczego idę komunistami, bo w sumie nie powiedziałem o tym. Jedna z osób napisała, że bardzo ciekawie byłoby obejrzeć to. No to uznałem, że w sumie ja też jestem zaciekawiony, jakby to wyglądało. No i włączyłem sobie w takim razie. Oni nie mają jakiegoś, że tak powiem, ciekawego dojścia, wejścia i w ogóle. Może lepiej wyjdę, póki czasami się psuje, więc nie chcę mieć kolejnego włączenia, kiedy będzie popsute. I tak jak musicie zauważyć, idę właśnie jako, żeby pójść z frakcją z ZSRR. Ja po prostu nie mam już sił na to walki z ZSRR. Niemcy jeszcze jakoś pójdą, ale ZSRR nie. ZSRR nie pójdzie. W takim razie pójdę właśnie na kompromis z NKP, czyli z norweską komunistyczną partią, czy jakoś tak się nazywają, zgaduję, że po norwesku. No. I w takim razie, gdy to już mamy, to zacznę zrobić zarzewie rewolucji. To daje nam takie możliwości tutaj rozpoczęcie działań. I musimy mieć jak najwięcej siły politycznej, żeby rozpocząć to. I oczywiście po pewnym czasie to nam oczywiście zwiększy się. Ale ostatnio sobie zwiększyłem przez to, że możemy sobie zrobić tam kontrakt z ZTCR, więc póki co ja będę to robić w taki sposób, żeby nie wyszło źle. Czyli tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego większego niż 25%. Ale te 25% z łatwością sobie zdobędziemy, więc ja nie dodaję sobie żadnego gościa, nie będziemy za bardzo robić sobie tamtego, też tego celu, co wcześniej robiłem. No i tutaj musimy sobie porobić. To jest ciekawa mechanika, że musimy mieć 3 infrastruktury na danym terenie, żeby proletariat, nie wiem, żeby, nie wiem, dojechały nasze, nie wiem, czy żarówki z gazetami do nich, czy coś takiego. Wystarczy nam tylko te regiony na dole, te regiony na górze to będzie easy tam dotarcie, więc jakoś nie patrzę. Ogólnie rzecz biorąc, co się stało? Dostaliśmy jakąś siłę polityczną? Nie wiem skąd. Tak. Więc tutaj sobie włączamy, bo się nam odblokowało. Jesteśmy Norwegią, czyli jesteśmy krajem, który ma dosyć dobre pokazy zasobów. No, 5, nie wiem, co się stało. I oprócz tego oczywiście będziemy mieć trochę rzeczy z Lwem Trockim, jak sami mogliście tam przeczytać przez chwilę. O właśnie, że Lew Trocki jest teraz Norwegii, to jest historycznie jakby co. I co my mamy zrobić z nim, więc tak naprawdę będziemy tym, to żadne minusy nie są, po prostu to jest długi event, który kończy się na tym, że możemy go wydalić albo do Związku Radzieckiego, albo do Meksyku, więc to nie ma znaczenia zbytnio. Tutaj dostajemy jeszcze trochę tego I mamy już 8, jak sami widzicie. Jest tego naprawdę sporo. Ale, jak mówię, tutaj mamy te 5 regionów, te 3 razy 5 to oczywiście 15. Możemy sobie pójść dalej, ale te 5 regionów nam wystarczy. Więc jak sobie tylko zdobędziemy maksimum na tych 5 regionach, to wtedy zaczynamy wojnę. Bo już możemy oczywiście rozpocząć, ale ja mówię, to jeszcze nie. Jeszcze nie czas. Poczekamy sobie chwilę. To nie jest takie coś, że my mamy coś do badania. To ogólnie to całe to jest tylko możemy zrobić podczas gdy się już rozpocznie, że tak powiem, frakcję zaczniemy. Więc to nie ma znaczenia zbytnio, czy zrobimy to coś teraz. Bo też pamiętajcie, że te drzewko nie jest bardzo duże. Naprawdę nie jest duże. Tak naprawdę musimy zrobić to. Możemy też porobić sobie armię i dzięki temu będzie dobrze. Więc tak, tutaj możemy gdzieś go wysłać, no to wyślemy go do Meksyku, nie jest nam potrzebny tutaj. Więc powoli sobie zdobywamy. Realnie moglibyśmy sobie zdobyć to i wtedy tak naprawdę oni byliby tam na górze, ale niepotrzebne nam. Zgaduję, że jest jakaś strategia na to, żeby po prostu gdzieś porozdzielać ich, ale my potrzebujemy tej armii, więc to nie jest aż takie ważne dla nas. I my teraz jeszcze tego nie róbmy. Porobimy sobie, jak mówię, badania takie przemysłu. Później pokażę wam, jak to wygląda najnowszy. Wiecie, po pewnym czasie, gdy już kilka razy rozpoczynałem tą serię, to trochę zapominam, co pokazałem, co nie. Po prostu w czasie zobaczycie, co tutaj jest. I gdy to już mamy, możemy zrobić oto maszynę. Ok. I to będzie ostatnie, to znaczy, że 30 dni, to jest 70 dni. Dobra, w takim razie możemy rozpocząć to. Oczywiście nie mamy jakiegoś dużego poparcia tego, ale jak mówiłem, to nie jest jakieś mega ważne. To jest ważne, jeżeli chcecie zepsuć grę i po prostu mieć bardzo słabą wojnę domową. Ok, jak już tutaj mamy jeszcze, jakbyśmy mieli, no to moglibyśmy to dać, ale niepotrzebne nam jest. I ogólnie rzecz biorąc, co sądzę o tym DLC? Myślę, że ono jest duże, bo jako, że jestem moderem, no to wiem dokładnie, jak to wygląda. O, i tak powinno wyglądać powstanie, a nie tak, jak wcześniej wyglądało. I ono jest duże, ale nie jest aż tak, powiem, męczące. Nie jest aż takie złe. Ogólnie rzecz biorąc, dlaczego my mamy tę dywizję poza tym? Nie mówcie, że niepotrzebnie ostro robiliśmy, że po prostu i tak. Okej. W takim razie tak, na razie sobie weźmy wszystkich na to, a dywizję koło Oslo sobie wyślemy na to. Wysłałem chyba większość dywizji. Okej. Tak naprawdę wojna domowa to tutaj na Skandynawii jest naprawdę mega easy. Nie ma... To nie jest tak jak Niemcy, gdzie tam strony są po prostu podzielone na wschód-zachód. Tylko tutaj jest dosłownie respisz się w jednym miejscu i pchasz. Bo dosłownie są na regionach, które nic nie ma. Więc naprawdę wojna domowa tutaj jest easy. Ale musimy zdobyć sobie fabryki i też by się przydało pozdobywać jakieś zaopatrzenie. Ok, zdobyliśmy stolicę. Ok, wjedźcie do stolicy. O, i tutaj też są. I mówię, to naprawdę nie jest jakiś, że tak powiem, nauka rakietowa czy coś takiego. Naprawdę jest proste. Nawet nie musimy się patrzeć na północ. No oprócz tego, że chyba, że zrobią coś takiego. No i stolica gdzieś w Narwiku. Macie jakieś kawalerię, no to kawalerię damy. Okej. Ja się tylko tutaj skupiam nieco, bo muszę jednak popatrzeć na mikro. A i otoczyliśmy większość dywizji. Teraz łapcie tych. O, jakieś dywizje tutaj przyszły nam pomóc. Tak naprawdę musimy pójść na północ i to wszystko. Okej, w takim razie, gdy to już mamy, to spróbujemy jak najszybciej zdobyć OT. I tutaj nie mamy jakichś mega dużo jakichś ważnych rzeczy. Wszystko powoli się porobi. Jest to, powiem wam szczerze, na razie mega spokojnie niż wcześniej. Co mi się podoba. Nie muszę się aż tak bardzo męczyć. No i powiem szczerze, no akurat ta seria wydaje mi się, że będzie prostsza. To nie jest tak, że Skandynawia jest naprawdę regionem mega trudnym. Może Finlandia, ale Skandynawia ogólnie to ma dużo prostych ścieżek. Okay. Dosłownie nie mają żadnych dywizji tam. No i koniec wojny domowej. Mamy te 12 dywizji. Wydaje mi się, że tych nie da się zmienić. No nie da się zmienić. No nie podoba mi się to. Ok, w takim razie rozpoczynamy szkolenie. I więcej karabinów. Ile produkujemy na razie tych dywizji? No bardzo mało. Co to było? To się... Słusznie jednostkę 5 norweskich tym. No sporo. Więc pytanie jest, czy coś tutaj mamy ciekawego? To nie jest jakieś ciekawe... To mi się podoba. Okej, w takim razie jak najszybciej pójdziemy do Związku Radzieckiego. Jest 11 minuta i jesteśmy już komunistami. W Finlandii to najczęściej w 16 minuty rozpoczynamy, bo tam strasznie dużo jest różnych decyzji. Ogólnie Finlandia jest najbardziej rozwiniętym ze wszystkich krajów tutaj. Ona ma najwięcej rzeczy takich właśnie małych, typu coś tam na przykład przez decyzję, coś zrobienia lub tam cele też się blokują między sobą, jeżeli się czegoś nie ma i później innych celów nie można, więc... Wow, nie powiem, ten gościu to naprawdę jest dobry. To jajko. Okej. Więc tak, mamy centra edukacji komunistycznej, które ogólnie nam dodają poparcie. Małe, ale to jest coś zawsze. A tak, to musimy poczekać sobie na resztę. Czy coś nam się w ogóle zmieniło, jeżeli chodzi o to? Nie, nie zmieniło się. A, jednak się zmieniło. Ok, możemy sobie odwołać króla. Dostaniemy wtedy dużo popularność. I się dużo też zmienia. Ale patrzę, czy... Nie, w takim razie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Szkoda. No ale mówię, no chciałem pójść easy ścieżką. Więc się nie dziwcie, że tutaj nic nie ma. Okej, powoli tutaj patrzę, co możemy porobić. Czołgi? Myślę, że w czołgi właśnie można pójść. Nie powiem, nie mamy zbytnio dużego wyboru, więc... Ile mamy fabryk? 10 fabryk. Bardzo chętnie bym sobie wziął 10 fabryk i zaczął zbudowę militarek. Nowy handel z pomorcami. Nie wiem, kim są pomorcy. Ok, więc tak, dołączamy do Kominternu. I w takim razie będziemy patrzeć, co w sumie możemy porobić. Możemy zaatakować Finlandię. Jest ciekawe. Zaatakowanie Finlandii możemy zrobić. Czy coś jeszcze możemy zrobić? Mamy obol rząd. Tak naprawdę po tym wydaje mi się, że już zbytnio nie mamy rzeczy do robienia. Powiem szczerze, to jest taka typowa ścieżka, której nic nie ma. No, ale miałem taki wielki hype, że jednak coś będzie. Okej. W takim razie i tak będziemy czekać na Związek Radziecki, cokolwiek on zrobi. Okej. Dołączyliśmy. I teraz coś. Tutaj mamy oczywiście... Czekajcie, czy... To znaczy, że 3 miejsca dostaniemy 9 fabryk wojskowych? What? Ale jeśli się zgodzą, ale raczej się zgodzą. No, tutaj jest sporo tego. Ciekawe. W ogóle to jest ciekawe dlatego, że nie ma zbytnio sensu. Bo jeżeli mają wojnę, to wtedy nas mogą zaprosić do tej wojny i... W sumie co wtedy? Ja się też zastanawiam, jak tu zimowa wojna będzie wyglądała, bo przecież AI nie będzie stało gdzieś tam pomiędzy tym, czekało na właśnie na okopaniu się. Więc raczej chyba nie będzie jakoś mega trudna dla nich. Okej, w takim razie może już sobie porobimy dowódców. Zbytnio nie mam. Ale w takim razie tego tam. A zgadzają się. I tak jak mówiłem, mamy 9 fabryk militarnych. Okej, i co jeszcze? Artylerię na pewno. Nie to, chciałem artylerię dać. Oj, też artylerię damy. Ciężarówki dawać? Chyba nie. Na razie tyle damy. I będziemy rozwijać swoje własne wojsko. Okej, więc gdy to już mamy, szczerze powiem... tutaj nic zbytnio nie widzę takiego... co by było dla nas mega dobre. To jest kolejna rzecz, która jest mega dobra, więc w takim razie zróbmy to. A tak na razie to... Wydaje mi się, że musimy sobie zacząć próbę po prostu tych czołgów robić. Żeby te czołgi po prostu były dla nas jako główne siły. Okej, odesłaliśmy rodzinę królewską. I w takim razie robimy sobie kolejne 9 fabryk militarnych. Nie powiem, trochę jest zepsute to według mnie. Ale w sumie to jest jako plus za to, że i tak nic nie będziemy robić przez większość czasu. Okej. W ogóle możemy sobie Quislinga dać. Możemy dać sobie tego gościa. I tyle. Dosłownie mamy 0. Czego mi się wydaje, że dosłownie Norwegia to jest najgorszy kraj w tym DLC. Dosłownie jak na razie nie zauważyłem nic, żeby w tej ścieżce było coś fajnego. Poszedłem inną ścieżką, która wydawała się być fajna, a na samym końcu okazało się, że jest nudna. Już nawet Finlandia miała ciekawszą ścieżkę, jeżeli chodzi o to. Okej. W takim razie powoli tutaj się będziemy ogarniać. I czy coś tutaj ciekawego jest? Jak na razie nie. Nie mamy też zbytnio manpowera, więc właśnie dlatego chcę sobie porobić te różne takie bonusowe. Już mamy 23 fabryk militarnych. Mówię wam. To naprawdę jest dużo na ten okres. Dobra, na razie sobie damy artę. Też tutaj powoli sobie budujemy. To jest najlepsze, że jeszcze nie doszedłem do tego w tych fabryk militarnych w drzewku wojskowym naszym, więc... Coś ciekawe. I mamy jakieś rzeczy, możemy dodać? Nie. Ale mi się podoba to. Ogólnie znając kod Hoya i widząc niektóre te rzeczy, to naprawdę wydaje mi się, że coraz lepiej im idzie z tym. Oczywiście strasznie dużo tego było, ale wiecie, no też duże zmiany oznaczają po prostu dobre zmiany oznaczają duże zmiany. Więc tutaj mamy coś. No to zróbmy. Dosłownie reszta to jest nic nie warte. Ok, i teraz patrzmy sobie na nasze dywizje. Wow, jest, nie powiem, dobra dywizja. W porównaniu do czegoś, co wcześniej widziałem, no to jest znakomita. Może zmotoryzowaną sobie damy. I tak tych dywizji będzie mało. To jest... to... Dobra, to daję sobie. Bo... to... daje nam aluminium. Nice, nie powiem. Może czołg będziemy patać. Lepszy. I na razie czekamy. Możemy sobie coś zmodyfikować, coś... Czy mamy coś? Nie, reorganizacja dywizji. Do tego sobie damy. Okej, lepsze karabiny może już lepiej sobie porobić. I zróbmy sobie w takim razie tutaj te ulepszenia. W międzyczasie, okej. I co tutaj mam? To czy tu? I tak będziemy mieć mało karabinów, więc lepsze sobie poróbmy. Na razie sobie ich po prostu tak dużo daję, ale... później sobie to zmienię. I mamy coś, co dosłownie nic nie robi, oprócz tego, że zmienia nam nazwę. Okej. Wiecie co? Może zmienię to. Jeżeli tak mamy już ten od tych. Nie wiem, czy jest to potrzebne. Znaczy się, oni już chyba coś porobili tutaj? Nie. Dobra, to myślałem, że... będzie to już coś zrobione, a tutaj nie ma nic. Dobra. Tutaj już nic nie ma. Dobra, no to rozpoczniemy się dozbrojenie. I kolejna fabryka militarna, to bardzo chętnie. Dywizja, no to przeciwlotnicze. Super muzykę teraz dodali, nie powiem. No, ta muzyka naprawdę jest znakomita. Okej, coś do produkcji. Po pewnym czasie się zapamiętuje to. Po prostu one mają podobne te drzewka, więc to nie jest jakieś trudne do zapamiętania. O, tutaj mieliśmy coś, co było do zrobienia. Okej, badania. Zaczęcie. I zacznę to, bo tutaj mamy też bonus do czołgu, więc to będzie dobre, żeby porobić sobie. Dobra, ale ja będę już kończył, bo się zbyt bardzo skupię. Więc był z wami Trechol. No niestety to już jest moja druga lub trzecia godzina, kiedy nagrywam to. Raczej nie uda mi się nagrać na cały tydzień właśnie odcinku przez to, że miałem tyle wpadek z tymi próbami. Dobra, ale widzimy się w kolejnym odcinku. No to cześć!